To jest coś niebywałego, prawda? Że dwoje młodych ludzi, młode małżeństwo, młodzi artyści pracują razem w dwóch różnych technikach. Przyznam się, że nie widziałem w ogóle tego rodzaju techniki. Jest to fascynujące, w jaki sposób to ogląda się, zastanawiając się nad wieloma rzeczami. Postaram się zapytać artystów, w jaki sposób do tego dochodzą. Nie będę opowiadał o ich życiu, jak się to wszyscy wiecie, to są wybitnie zdolni ludzie. Fotograf, grafik, malarz. Fascynujące, jak połączyć fotografię, świetną fotografię ze świetnym rysunkiem. Powiedzcie, w jaki sposób dochodzicie do tego wszystkiego, w jaki sposób rozmawiacie, zanim rozpoczniecie, bo to nie jest tak, że jedno fotografuje, a drugie dorysowuje, albo jedno rysuje, a drugie dofotografuje. Jest to jakiś taki proces, który musi być procesem najpierw intelektualnym, prawda, zastanawiania się, wyczuwania jedno drugiego, co chcemy zrobić, prawda, jaki sukces zrobimy, znamy swoje charaktery, wiem i to wyczuwam, że mi się bardzo jakby przyjaźnią, prawda? Bo to miłość to jest zupełnie coś innego. W sztuce przede wszystkim musi być jakaś przyjaźń, żeby ona mogła spowodować no, jakąś pracę, ale może być też taka jakaś no, też i próba ścigania się jak Picasso z brakiem swojego czasu, prawda? Niby szli tą samą drogą, a gdzieś tam po cichu, prawda? Jeden drugiego próbował wykiwać. Może wy też tak próbujecie czasami jedno drugie wykiwać, że ja o 3 cm więcej miałby rysunku niż ty sfotografowałeś, tak było? Pewnie, no pewnie, nie? Popatrzcie, że czasami jest więcej rysunku niż fotografii. Mężczyzna. No. Ale ta zacznij ty. Jak dochodzicie do tego? Możecie sobie przerywać, przeszkadzać nawzajem, tak jak pewnie robicie w czasie pracy. To jest ciekawe. Ciekawe to państwa? Tak. No właśnie. To Anetka zacznie. Aneta miała zacząć. I jesteśmy wcale tak. Ale ja mówiłem, że Aneta. Przede wszystkim tak chciałem powiedzieć, że ja bardzo się cieszę, że ta wystawa tu jest. Myśmy ją specjalnie włączyli do programu 28. Międzynarodowego Biennale Plakatu, gdzie znalazło się 14 odbywających się w kraju i za granicą imprez towarzyszących. Uznaliśmy, że to jest tak ciekawe w ogóle to zjawisko tych dwojga ludzi, którzy gdzieś wspólnie tworzą coś niesamowitego, bo przyznajcie, że to jest bardzo oryginalne w ogóle podejście do uprawiania twórczości i ma to wartość autentyzmu, prawda? Nie ma tu ścigania, ale jakby uzupełnienia się jednej osoby drugiej, a to wszystko zaczyna się przed, dużo wcześniej, prawda? Zanim coś powstanie. Tak mogę powiedzieć? Tak. Możecie kiwnąć. Ja tylko do tego powiedziałem nie, ponieważ jestem odrobinę prawdy, że jest coś, co jest pretekstem, gdzie kiedy zaczynamy pracę nad rysunkiem, tylko używam liczby mnogiej nie dlatego, żeby Anetki było miło, tylko dlatego, że w ten sposób wygląda nasza praca. I szczerze mówiąc, każdy etap powstawania naszych rzeczy jest taki, na którym mamy obydwoje pełną kontrolę. Czasem chyba, że nie, ale powtórzył to, co ja powiedziałem. No, tak to jest. No. No czasem się zdarza, że nawet jak wcześniej zaśnie, no to ja teraz rano ja. Coś zobaczę, ale to... Jest rzeczywiście tak, że mamy bardzo dużą symbiozę, jeśli chodzi o wyczuwanie różnych rzeczy. I bardzo wielu rzeczach, nie chcę, żeby teraz zabrzmiało trywialnie, ale myślimy bardzo podobnie. I to jest dla mnie, jak fotografa, niezwykle inspirujące, jak wiem, jak Filip rysuje. I on jest dla mnie niezwykłą inspiracją. Jego praca jest dla mnie niezwykłą inspiracją w to, co on robi. I to w jakiś sposób później przetwarzamy nasze prace. Jest to cudowny proces. To jest coś, co rzeczywiście idzie w parze. No, ja tak zażartowałam na początku, że my się kłócimy, bo jesteśmy małżeństwem, więc dużo rzeczy też jest dookoła tego wszystkiego. Natomiast jeśli chodzi o sztukę, to jest to niezwykłe, że jesteśmy bardzo zgodni od wpływu. No proszę, ale ja mówiłem, że musi zacząć. Ja może odpowiem na tą taką zabawną, ale
zabawne pytanie, ale to o to, czy się kłócimy, ile fotografii, a ile rysunku w naszej pracy. Bo rzeczywiście czasami zdarzały się takie pomiędzy nami rozmowy, ale to było na początku. My pracujemy nad każdym etapem naszej pracy razem. Nad rysunkiem i nad fotografią. To, co nas interesuje, to doprowadzenie do perfekcji każdego z tych etapów, tak aby one pozwoliły nam się po prostu przerodzić w tą całą całość. Wymyślamy sobie przede wszystkim temat. Tematem naszych, temat albo pretekst bardziej niż temat. Albo go widzimy po prostu. Albo go widzimy. My go przede wszystkim szukamy, my chodzimy po ulicy, to my widzimy pretekst do tego, żeby zrobić z niego sztukę w każdej rzeczy, którą mijamy. Kiedyś znaleźliśmy liście na śmietniku. Liście na śmietniku znalazły się dla nas do pretekstem 30 prac, które oglądamy w tych, nie kojarzę tylko kolorów, paspartu. Chowamy, zbieramy sobie różne obiekty, jabłka, stare owoce, dajemy im sobie chwilę pożyć, bo postanowiliśmy się czymś takim jak drugie życie, jak coś, co można wyrzucić do śmietnika, to sobie znika, a można temu dać coś nowego. Nie turpizm, żeby tylko się fascynować czymś, co po prostu jest brzydkie i z tego zrobić coś pięknego, tylko aby czemuś, co sobie gdzieś po prostu już tam zniknie, nie zwraca nikt na nie uwagi, aby stworzyć z tego taką wartość artystyczną i estetyczną, która by była pretekstem do tego, żebyśmy zrobili sobie z tego jakieś nowe byty. Ta większość prac małych, które są, jest stworzona z kilkunastu liści, jakie wyciągnęliśmy ze śmietnika. Te liście sobie zasuszyliśmy, obkładaliśmy je sobie, czekaliśmy na nie cierpliwie po to, żeby sobie uschły. Potem siedliśmy w atelier i przez jakiś okres czasu, nie umiem powiedzieć jaki, ale przez kilkukrotne podejścia robiliśmy ich zdjęcia, tak aby osiągnąć taki efekt, który gdzieś na polu fotografii da nam estetyczną satysfakcję. Później na poziomie pytania tego, jak nad tym pracujemy, to albo spontanicznie jakiś taki liść dawał nam pretekst do tego, aby go rozwijać na poziomie rysunku i tworzyć z niego coś, co przypomina jakąś figuratywną, jakiś figuratywny byt, albo nie. No dobra, to ja wejdę teraz w zdanie, a ty zaczepnij powietrza. Ja to widzę taką dość dużą lalkę niezależności w tych pracach. Niektóre, tak jak tu Państwo widzicie, popatrzcie, gdzie pewnie będzie fotografia. Tu za paniami, tak, zamienia się fotografia w rysunek. I chciałem powiedzieć, że już dwie rezerwacje są na tą pracę. To jest o godziny 11. Jakby ktoś chciał to rezerwować, to trzeba się zgłosić. No, czyli, na przykład tu są bardzo ciekawe prace. Jeszcze nawet fajnie są postawione, zobaczcie Państwo. Oni nie wiedziałem, że oni bimbek będą. Prawda? Tu jest dyrektor Muzeum Łódki. To jest bimrownik, to po lewej stronie. Prawdziwy taki rzemieślniczy chłopski. Co wy tam robicie? A na środkowym co robią i na prawym. Wszystko na miedzy. Wszystko, zobaczcie jak, ile rzeczy mamy się dowiedzieć o artystach, prawda, z przypadkowej fotografii, ale ile można się dowiedzieć oglądając ich pracę. To jest niezwykle ważne, prawda, ponieważ to nie jest sztuka taka liniowa, prawda, że namalowana jest kapusta, fotografowana kapusta. Nie, przyjrzyjcie się tym pracom, i popatrzcie Państwo, w jaki sposób następuje przejście z fotografii do rysunku, z rysunku do fotografii. Myślę, że to ta metafizyczność, prawda, najwięcej mówi o nich. Oni nie muszą dużo mówić. Oni wystarczy, że pokazali swoje dzieła. Także uważajcie Państwo, trzeba szybko tu rezerwować.
bo zaraz będą znikały te prace.